Rozmawiam z panią Dorotą Chotecką w spektaklu Przekręt niedoskonały. Pani Dorota gra urzędniczkę. Z jakiego charakteru jest pani urzędniczką? No nie powiem, że jak wszyscy urzędnicy straszną, ale w przerysowaniu tak. No jak wiemy, nikt nie lubi tego typu postaci, ale do grania to są najfajniejsze rzeczy, bo to są rzeczy charakterystyczne. Więc ja gram taką charakterystyczną panią urzędniczkę, inspektor kontroli skarbowej. Proszę zauważyć, że jak nawet powiedziałam, jak mocno. Tak, pani bardzo mocno zaakcentowała, ale warto podkreślić, że teatr jest fantastyczną sprawą, bo rozwija przede wszystkim umiejętności aktorskie oraz takie horyzonty. Tak, no, tak, no to od lat powtarzamy, prawda, że inaczej się gra w teatrze, a inaczej w filmie. No to jest, no przede wszystkim teatr to jest kontakt z widzem, czego każdemu aktorowi brakuje i no, musi mieć kontakt z widzem. W filmie tego nie ma, tego nie da film. A w jaki sposób zachęciłaby pani studentów, aby częściej odwiedzali teatr? Wie pan co? Myślę, że jeżeli studenci czują taką potrzebę, to będą odwiedzali teatr. To nie jest tak, że to trzeba zachęcać. Natomiast tych, co trzeba zachęcać, no to nie, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem zachęcania, wie pan? Bo mi się wydaje, że to się po prostu czuje. No to się czuje i teatr jest, jak się pójdzie raz, to się łapie bakcyla i chce się drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej, bo to jest naprawdę coś fantastycznego, kontakt aktor-widz. Jest taka, takie, no nie powiedzenie, ale mogę stwierdzić fakt, że państwo, czyli publiczność, może bez nas istnieć. Natomiast my bez was niestety nie. I takimi słowami serdecznie, bardzo ważnymi, dziękujemy za rozmowę pani Dorocie Choteckiej, aktorce grającej w spektaklu Przekrętnie.